Elo, elo! Był to zwykły dzień w kuchni. Nikt nie spodzi kuchni. Ogólnie rzecz biorąc, jakby nigdy nic, mieszkaliśmy sobie na bezludnej wyspie w kuchni. Nikt nie spodziewał się, że kuchnie na bezludnej wyspie zaatakują groźne propy. Tak też się stało. Tak jest. Jesus. Gdzie oni mogą być? Cześć, to ja plaga. Jestem Adoros. Czyżby ktoś się schował w kiblu? Gdzie możemy być? Czyżby? Nie. Nigdy nie. Już mnie znalazł? Kto to przeżył? O. Już mnie znalazł, no spojrzał od... Boże, jak szybko go znalazłeś, co nie? Ej, Kadeszek, żyjesz? Żyję. Nigdy mnie nie znajdą. Dostaj z shota bezpośrednio, a żyjesz. No, myślę, że nie dostałem. Pałeś u mnie, krew się polała. Ja znam najlepszą kryjówkę, nigdy go nie znajdziecie. Nigdy mnie nie znajdziecie, tyle w tym razie. Ej, czy ktoś biega wokół kibelka? Ta. Nie. Właśnie, nie. Paweł potrzebuje tytułu. Dzisiaj sobie gramy w Gaius Moda Propchan, ze mną jest tej strony, ze mną jest Paweł, Plaga, Admiros, Hadesiak. Dzień dobry. Nigdy mnie nie znajdziecie. Nigdy go nie znajdziemy, Paweł, nigdy go nie znajdziesz. Gdzie on może być? Nie wiadomo, gdzie jestem. Ale cię zakamuflowałem! Ej, ale to jest montażysta, zostawcie go. On to jest monter. Talerz. Pana montera zostawiamy. On internet nam montuje. No, internet wam montuje. Nie mieliśmy internetu na bezludnej wyspie, a teraz już będziemy mieli. Tak jest. Ktoś się schował. Może to jest wyspa youtuberów, my jesteśmy tutaj za karę. To nie legendarna? Będziemy nagrywać materiały. Tylko, że nie mamy komputerowni. Kibla się nie da otworzyć. A po co ci otwierać kibel? Nie, otworzyć. No właśnie, po co ci kibel? Pewnie ktoś się tam zamknął. Tam ktoś jest. A nie, montażysta zniknął. Zajęte. Ale zniknął. To w mikrofalówce możemy nagrywać. No właśnie, gdzie ja jestem? Nie wiadomo teraz. Gdzie ja mogę być? Gdzie on może być? Na zawsze. Ale ładna ta ściana, nie? Wzięło go. Ale się schowałem wam. Badina. Nigdy mnie nie znajdziecie. Najlepsza kryjówka na świecie. Nie wiem, jak oni ale... się mogą znaleźć. Pod wodą to chyba nie jesteś, co? Można pod wodę wejść? Można. On robi misję na cicho. Nikt... Nie, nie. Pod wodą się nie chowamy. To jest taka zasada, nie? O. W wodzie się nie chowamy, halo. Tak. Nie masz. No dobra. No halo, okay. Panie, misja na cicho. Widziałem pana przez chwilę. Poczekaj, panie Pawle. Tak? No, no. Zaczekajmy. Przemyśl tak, to. Tak, tak. No. Dawaj go! Nie ma żadnego myślenia, zabij go, Paweł! No ja. Zabij go! Ja bym się nie skapnął, że on tu jest. Paweł, masz go? No, od... Zabijcie go w końcu, no ile można się bawić? Nie! Uciekajmy! Bladzie, uciekajmy! A bo on ma 100% HP, no tak. Ej, tu jest taki pokój? Tak. Dobrze wiecie. Niespodzianka! Wow! Teraz ucieknij. Dobry! Pokój mi się podoba nawet. Ukrywałem, ma być. Ładny pokój. Nie było łatwo. Ale się poukrywałem. Paweł, zabiłem cię. Czas na groźne propy. Ogólnie i teraz jest groźny sekund na schowanie się. Ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak, że tak jak mówię, żyli jakby nigdy nic, żyli sobie tutaj huntersi, łowcy propów, ale nikt nie spodziewał się, że na tą bezludną wyspie przybędą groźne propy i opanują ją i ci łowcy propów będą musieli wytępić te propy, czy coś takiego. No. Coś takiego. No. Paweł, pamiętaj, nie w wodzie. Kiedyś łowcy i niełowcy żyli w zgodzie, teraz już tak nie jest. Łowcy i niełowcy. Dobra, łowcy i niełowcy. To tak, sprawa jest taka. Rozmnożyć się i przeszukać teren. Ale ma ładny widok. Jak szybko. Już? Dobrze wiedzieć, że to są szafki. Paweł, nie możesz tak umierać szybko, bo zginiemy. Aha. Właśnie, panie Paweł. Paweł. Widziałem twoją śmierć, ale teraz się już nie boję. What the fuck? Ręce do góry w kibelku. Myślisz, że co ukryjesz się tam? O Boże. Co za muzyka? Plaga, widzę twój cień. Właśnie wyłączyłem ze skina, bo widzicie te cienie. Skina lepiej. To było bardzo nieuczciwe. Wyłącz ze skiny. Dobra, wyłączmy skiny, masz rację, bo skiny powodują, że jesteś widoczny. No, widać cień wielki. Ja się idealnie schowałem, ale włączyli latarki i było pozamiatane. Musimy się schować gdzieś w super miejscu. Super miejscu. Ciekawe, gdzie się możecie schować. Nam radę tam doskoczyć? Nie. Może w kuchni będą tym razem. O Boże, nie mogę tak. Nie mam żadnego teraz skina, co? Kupcu, nie rób tego, to jest moje miejsce! Ale się zrąbał. Rąbałeś! Się tam kombinują. Byłałeś. Dobra, witam. O! Będaj, Paweł, odpal latarkę. A może zdążysz? Iść się szybko. Nawet świetna kryjówka. No wiem, bo my się zawsze chowamy. Tak, jak ty wyglądasz śmiesznie. Tylko, że jak wyglądasz śmiesznie? Plaga, jak ty śmiesznie wyglądasz? Co mi się stało? Ja też tak wyglądam. Ej, ktoś się schował w mikrofalówce!
Blada, zobacz, czy tam gdzieś. Ej, no Blady, nie podpowiadaj, jaki ty jesteś chamski, no nie możesz tak podpowiadać. Tam nikogo nie ma. Jestem w mikrofalówce, no przyjdziecie się dobrze. A widzisz tą lewkę, która tam chodzi? O to mi chodziło. Aha. No. Gdzie się schowałem. Ale skoro Odbiros się tak odpalił, to rzeczywiście. Zostaw lodów! Nie! Zostaw mnie! Ej, Admiros! Admiros, zobacz na plagę, on ma dupę w dupie shotguna. Ja to widzę! Widzisz to? Widzę! Bla, nie plago, czemu tak zrobiłeś? Halo? Odwróć się pan na chwilę, panie plagą się. No patrz. A nie, nadal masz dupa w dupie shotguna. W dupie shotguna. Dobre jest samotne krzesło, co z tobą? On jak siada, to sra. Czemu masz w dupie shotguna? Co to było za losowy strzał? Losowy? Widziałem, ej, miał być bez wody. Co to ma być? Jestem, muszę troszkę. Muszę się napić. Admiros, umawialiśmy się, nie wchodzimy do wody. Ale to jest krzesło przecież. No. To jest łamanie zasad, a nie krzesło. Krzesło, no jest człowiek. Ej, ale tak właściwie, skąd wy wiedzieliście, dobra, że ja jestem krzesłem? Bo krzesła były poprzestawiane. Jak były poprzestawiane? Nie były. Paweł! Było krzesło. Nie, no Admiros, byłaś z wody. Miało być bez wody. Zawsze jest przecież w tamtym miejscu krzesło. Ale że... no mówię, że wam naturalnym środowiskiem krzesłem jest woda. To jest oczywiste. Jaki burak. Wodę może być dobra, dobrze. Nie, jaki przegryw życiowy, no. Nie ma przegryw życiowania. Boi się, że zginie, dlatego się schował w wodzie. To jest fajnie. Jest! Admiros, to jest na tyle duża mapa, że możesz sobie znaleźć inną kryłkę po prostu. Nie. Alo, proszę wyjść z kibla, już. Nie mam mnie w kiblu. No jak to nie? No nie mam. Przestań to zamykać, ej. Ja to otwieram. Ej, ale już zabiłem. Co robicie w dwójce, w dwójkę w kiblu, co? Dwójkę robimy. Podwójna dwójka w kiblu. Jak to co? On mi trzyma deskę, żeby się nie zamknęła. Alo, panie butelko, proszę uciekać. Nie. Nie on. Nie będę uciekał. No, ale się Hadesiak poukrywał. Łojacie, ze straci się niego znajdziecie. Łojacie pieron. O, no to nie. Ale się poukrywał Hadesiak. Co nie? Tak? Naprawdę, ale go nie ma tu za lodówką. Byłem tam, ale Paweł mnie wypłaszył. No właśnie, był butelką przez chwilę. A. No, ja bym się zestrał z tej miejscówki. A w domu czy poza? Hadesiak naprawdę dobra kryjówka. No, co nie? Się schował. Nie, w wodzie nie można. A gdzie się butelki wyrzuca? Do kosza. Albo do kosza! No. Czemu Paweł szuka w wodzie? Do kosza. Hadesiak dostał taką butelką z wiadomością ukrytą. A, dokładnie. Czy w środku ma message? Do pomocy. No. Nie. Paweł wypłynął za mapę. Paweł, możesz zostać w kuchni? Nie wychodź w kuchni. Ej, o, patrzcie, świeci się butelka. Blaga robi się obiad w sumie. Tak, a zrób mi coś dobrego. Nie mam, proszę bardzo, nie ma problemu. Dałoby już gotujemy. Otwórz piekarnik, polega. Gotu. Jak idźcie z nimi, powrót, otwórz piekarnik, co idzie. Mówisz? No. Ja go znajdę, oczywiście, że go znajdę. No otwórz się, o. Już go mam. Nie, nie znajdziecie go. Jest, nie, może on jest tym soczystym. Ja tu włożę telewizor do tego piekarnika. O! Drzwi trzasło! Co to mogło być? Na pewno nie Hadesia. Ho. Dobra, Hadesiak, nie siedź tu, bo oni się... To gdzie on jest? Nie, spoko, zaraz się schowam, zaraz wyjdę. Gdzie on może być? Gdzieś przy drzwiach, tak? Hadesiak, twoje 5 minut się skończyło. To jest butelka biega. Butelka? Gdzie ta butelka jest? Między krzakami biega. A w krzakach się schowa. Zielona butelka, no. Takie buty, to rzeczywiście ciężko byłoby nam znaleźć. Dobry pomysł. Już go zgubiłem. Hadesiak, no ile można się bawić? O, ja cię kręcę, ale dobra. A innym miejscu pograć. No właśnie, Hadesiak, jakbyś trochę z nimi pobiegał się, a nie. No. Tak samolubnie sam biegasz. Tam jakiegoś puszczam, żeby fajnie było. No, weź się z nimi trochę pobaw. No, nie można siedzieć w miejscu. Halo? Gdzie jest macie Hadesiak? Szczęście, macie szczęście, macie pecha, że ze mną. Jakbym ja był z waszym teamiem, to bym go znalazł od tak. No, no na pewno. Gdzie był? Chodził między drzwiami, tak, taka mała buteleczka. A, latał sobie po prostu, okej. Ta buteleczka, wiesz, po krzakach, taka zielona, to jest masakra. Masakra jakaś. Zaczynamy kolejną rundę, teraz lepiej się schować. Ale dobra pokrywka była, nie? To... Ja nie wiem jaka, bo w sumie nie widziałem, ale... A, tajemnica! A nie wiem, czy powiedzieć, nie? A nie, zobaczysz na odcinku. O nie. Dobra, w każdym razie teraz my szukamy Admiros. To tak, sprawa jest taka, ty biegniesz do kuchni, robisz obiad, tymczasem Hadesiak biegnie po... A to nie jestem kucharzem? Do sklepu, to nie? A ja nastawię antenę, żeby była kablówka. Dobra była. Wszyscy mają swój podział i teraz, szybko. Uwaga do akcji, start! Rozproszycie. Mnie nie znajdziecie nigdy. Nie znajdziecie mnie nigdy. Nie zostawiłem żadnych poszlak. Szybko otworzyć szafeczki. Nastawić są garki. Ale bałagan jest porobiony. To jest. Dobra, piekarnik zastawiony, otwarty. Słuchajcie, bo Paweł miał zatwardzenie i go zabiłem. Musiałem go zabić. Musiałem go zabić. No nie! To już? Co to? Latą rozwalał wszystkie meble.
Ja ten stół rozwalę. No, a ja byłem stołem. Chyba będę musiał wam pomóc, więc pójdę do waszej drużyny może. Ale to później. Bardzo teraz ładnie. Się może schowam. Gdzie by się małe. Schować? Żenujące. Zarobił mnie na drzazgi. Ej, mam pomysł w sumie. No proszę. Człowiek drzazga pomysł był. Masz? Dobry pomysł, tak nikt się nie zorientuje. Kawę. Mam jeszcze czas na szybko. Tak słabo. Nie mogę przejść. No żartuję, że jesteś za gruby. No nie mogę stąd wyjść. No zablokował naprawdę? Się. Pewnie w kiblu jest, zablokował się w ale kiblu. Ale dobry pomysł był. Co by tu zrobić, się zastanawiam. Raz minął. Friendle. Poniósł tego. Ciężko. Ciekawe, kto tu otworzył szafkę. No ciekawe, nie wiadomo co, nie? Znowu butelka. No bo nie miałem butelka. Czasu, no. Po prostu. Nie miałeś tyle czasu, że wystarczająco dużo. No bo miałem dobry pomysł, ale... Ale wykorzystałem go w poprzedniej rundzie. A, Miros, jak w ogóle się tak bo się ruszałeś. Po co się ruszałeś? O nie. Może Paweł, nie wierzę w ciebie. Wiesz, biegasz butelką zieloną w trawie, ciężko cię zauważyć. Nie, po prostu stałem... Na tej butelki latają, uważajcie lepiej. Musisz uważać, bo tak to jest taka mapa. Właśnie, mówisz, że... jest butelek. Czyli jest więcej niż jedna butelka, tak? Nic bardziej mylnego. No, bo słyszałem o butelkach coś. Paweł, nie sprawdzaj tej samej szafki co ja, to jest zły pomysł. Paweł. Nieprawda. Nie sprawdzam tej samej. Nie, jeszcze go nie trafiłem, no. Troszkę jest za duża ta mapa, wiecie? Wiesz co chciałem? No, rzeczywiście, wielka jest, tyle różnych propów. Tyle różnych propów. Gdzie jest Blady? Jest strasznie dużo propów, co nie? Strasznie ciężko kogokolwiek znaleźć. Nie ma co! Chyba w tym kibelku nikogo nie ma, kto kimkolwiek jest. Wiesz co, Blady też myślałem o tym. Kto jest kibelkowym królem? Był. Ja teraz jestem. A, Paweł. Nie rób kupy, tu nikogo nie znajdziesz. Weź bardzo spację. No, teraz nie rób kupy, no. Bo Paweł robi kupę. Dobra, Paga, zostaj sam. Bo Paweł robi kupę. Ale powiem ci, że masz takie, no... Kurde... Dobra kryjówka. No właśnie, nie chcę tak zdradzić od razu, nie? No, dobra kryjówka, ale że tak powiem, mam dobry rzut na wszystko. Widzę nawet plagę. Dokładnie. Ważnie? Tak, widzę ciebie. Cały czas. Powiem ci, że jesteś wbrew pozorom, jesteś bardzo blisko mnie. To jest taka... Się zamienił chmurę. O Boże, jakbym powiedział to nie, to by cię znalazł. Zamieniłby się w dom. Byłeś, powiem tak, byłeś bardzo blisko, wejdź do tego pomieszczenia jeszcze raz. Blady jest taką panienką po prostu. Wejdź do tego małego, do składzika. I teraz dokładnie się rozejrzyj. Jesteś w składziku? Wiesz, jestem. No, muszę przyznać, że jestem bardzo blisko. Nie, no masakra. Widziałem go po drugiej stronie. Rozegrane to było. Gdzie pan Blady jest? Powinieneś się stłuc, jak butelka spada. On to już zna, te kryjówki wszystkie. Wszystkie, już ogarnął całą mapę. Ale zrobił. Skacze, I zgubili się. Ale jego już nie ma na górze, wiesz? Mogę być, w sumie nie wiadomo. Uciekł. Mnie to wiadomo, nie ma. Widziałem, jak skakał. O, jak sobie truje ich. Ja mogę być, co nie wiadomo. Teraz zabłyśniesz, jak to buteleczka w świetle. No Okej. No nie. No zabij go w końcu, przestań się wykupię. Zabijcie go, no ile a ty to co robisz, że? Przemek. Poluję, Praga, poluję. O nie! No nie. Zabijcie go! A bo w sumie to nie, bo on jest ze mną w drużynie. Nie, to nie zabijajcie go. Dobra, odpalam SMG. Jeszcze jest minuta, ale niedługo będzie 30 sekund, a wtedy nie przeżyjesz. Paweł, do małego pokoiku, raz. Na tak małą mapę? Chcesz używać granatnika? Gdzie? Oczywiście. Ej, ale mam kryjówkę na następny raz. Bo ja go widzę, tylko go nie mogę trafić, no. Za szybko się rusza. Nie widzę. Oh my god. Paweł! Stań w miejscu, on dużo biega. Da się w coś małego zmienić, prócz butelki? No, są jeszcze puszeczki. Gdzie są puszeczki? Arbuzy. Puszeczki są w tych... Arbuzy bardzo małe, mniejsze od butelki, rzeczywiście. Krzesła. A faktycznie są puszeczki, dobra. Krzesła są jeszcze... Krzesła mniejsze od butelki. Jest paliwo, ale... Co tam jeszcze jest mniejsze od butelki? No, dużo rzeczy jest małych od butelki. Gdzie jest ten? A, Blady tu się bawi. Bawi się, mówisz? No, goni Pawła właśnie. O! Yes! Wreszcie! Odpaliłem full auto i trafiłem drania, no.
Tak, udało się. Nie było łatwo, musiałem przyznać. No nie było łatwo. Ciężka sprawa. Ale udało się, grunt, że się udało. Dobra, dobracając do tego obiadu. Admiros, kup kurczaka, jak będziesz w sklepie. A my tymczasem sprzątujemy obiad. Posprzątamy dom. Tak, posprzątamy dom. Śmieci jakieś wyrzucimy. Dokładnie, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Holender, jasne. Dobrze. Dama pozostała stworzona do propa i propem pozostanie. To dobry pomysł. I nie zmienimy pomysł. Tej mapy. Nigdy. Od dzisiaj. Każdy odcinek. Dobra, tak, gotujemy każdy odcinek do tej mapy. Też ma czapkę. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Dobra, mikrofala dzisiaj... O, dobra, otworzyłem te. Dzisiaj nauczymy się gotować dzisiaj arbuza. Będzie... Suplementy. Suplementy. No, dobra. Co tam to na obiad? Tak. Nie miałem, czekoladowo-truskawkowe. Ale będzie obiad! Ale do mikrofalówki coś jeszcze włóżmy! Arbuza! Telewizor na przykład! Patelnie! Nie da się włożyć tej buzi. Proszę nie wkładać tam do lodówki tych suplementów diety. Proszę nie włożyć do lodówki. Do mikrofali wkładają, Paweł, nie do lodówki. Okay. A, do mikrofali. Nie, do lodówki. Lodówkę też ktoś otworzy. Telewizor da się? W lodówce jest tylko czyjaś czaszka. Proszę nie wkładać krzesła do mikrofali. Dzisiaj na obiad telewizor. Ja bym dał krzesło. Ej, nie mogę tego zamknąć. Jak to się zamyka? Weź to zamknij. A, może ktoś siedzi i blokuje. To nie można włożyć. O, telewizor chcesz upiec. Doskonale pomysł, Admirosie. Ta patelnia trzeba wyjąć. Po co ta patelnia? O, dobra. Telewizja śniadaniowa, tak zwana. Cześć, Paweł. Zobaczcie. Słabę. To jest Gotuj TV. Tak, to jest telewizja śniadaniowa, mówię. Ej, ci, smacznego. Może... Śniadaniowa? No. To w lodówce jest, nic świeżego. Ja tam widziałem, co jest w lodówce, bo na przykład bardzo mam dobry widok na lodówkę. Bardzo dobry widok na lodówkę. Halo, lodóweczko. Lodóweczko moja, cześć. Tylko teraz pytam, w sumie mam świetny pomysł na kolejną rundę. No nie! Wow. Gdzie był? Wszystkie krzesła. To są świetny pomysł. Wszystkie krzesła. O, widzę właśnie krzesło jedno sobie. No, taki jesteś cwaniaczek, Pragusie? No. Zrobiłem też kiedyś długo taki trik. Inaczej pogadamy za chwilę. Nic bardziej nie wiem, co się zmieni. Tu. Proponuję coś nowego, na przykład butelkę. To jest dobry prop, którego jeszcze nie było. Da się tu wskoczyć. Próbuj. Najlepiej nie przemieniajcie się, ten, w grupie stańcie. Kurde. Do strzału. Tu. Przebierz się za listonosza. O, za listonosz, tak. To jest dobre. Takiego sztywnego, wiesz. Kurde, trochę jakby czasu mi zabrakło. No właśnie, nie tylko tobie, wiesz. No, kurde, trochę jakby czasu zabrakło. No nie miałem totalnie koncepcji. Taki smutek, taki żal. No, totalnie zabrakło koncepcji. Paweł, oni są puszką. Uważaj. Nic bardziej mylnego! Podesiak jest puszką. Czemu ja? Bo wiem, że ty, bo pytałeś o małe obiekty, powiedziałem ci puszka, więc wziąłeś puszkę. Przebiegły człowiek. Ja muszę się zastanowić. Ja bym chciał się... Chciałem się zastanowić, co tu zrobić, a plaga mnie zabił. Następny raz, jak powiesz, że się zastanawiasz, to nie będę strzelał, nie? Dobra, dobry pomysł. O, Admiros, jak ty się przebiegłeś. Trzeba to rozegrać taktycznie i tak sobie wpadłem taki pomysł. Gdzie jest Admiros? To rozegranie było, a? Nie mogę ci powiedzieć. Ale muszę przyznać, że się nie, no powiedz. Żałujecie. Paweł, słuchaj, to jest moja kuchnia, więc ją opuść. No. Paweł się nieźle schował w każdym razie, naprawdę dobrze się schował. Paweł? Paweł się dobrze schował. Paweł? Chyba Hadesiak. Nie, Paweł tylko Admiros. Ja nie wiem, co tam. No, dobra, tam bierzecie. Zostaw ten telewizor. To jest mój telewizor, będę z nim robił co będę chciał. Nie będziesz. Szukajcie mnie, no czemu jeszcze mnie nie szukacie? No proszę was. Cały czas się szukamy. Po tej kuchni i co? Co nie? To nie macie. Niekomfortowo się czuję. Jasne. Gdzie mógł się ukryć Admiros, to nie zastanawia się Plagus. Za drzewem? Nic bardziej mylnego. No. To nie, tak blisko, Plaga sobie myśli tak blisko. A może to ja jestem drzewem właśnie? A może on jest drzewem? Drzewo w domu. Sprytne. No właśnie, sprawdź. Halo. Mały Hadesiak puszka. Jakie full auto poszło? Musiało pójść, na niego nie ma rady. No proszę was, no taka kryjóweczka. Ja tu miałem Hadesiaka przez chwilę, uciekł w stronę kibla, Paweł. O, Hadesiak? No. Jak jest puszką, to niestety macie, jak to się mówi... Przerąbane. Przerąbane tak samo jak w przypadku tej butelki. Macie. Konserwowane. Bo ja mam jedną świetną kryjówkę. O nie! Jeszcze gorzej, macie przegwizdane. O kurczę. Tam, ta. Ej, Admirosie, gdzie ty jesteś? No. Przegwizdane macie, tak się że się schowałem. Ach, Admiros to w ogóle już Bóg. Jak to się mówi, najciemniej jest pod latarnią, prawda? Taka prawda, widziałem Hadesiaka przez chwilę. Widziałeś mnie?
Też jak takim malutkim czymś ucieka. Widzisz to, co możesz. Się go trafić. To już nie jest prop hunt, to jest ganianie za małym obiektem po prostu. Tak. Wiesz co, nie, bo ja chcę się dostać. No proszę cię. Ja wiem. Co rundę chcesz się gdzieś dostać, dlatego grasz takim maleństwem. Dobra, ale jedzie do kiberka, życzę ci, żeby ci się udało. Ej, nie chcę nic mówić, ale ta puszka jest w stanie wiknąć fundamenty. Dobra, serio? Wiecie co? Nie, tak, poszukajcie Admirosa, tak, jest gdzieś. Tak to widziałem. Nie, brat, nie mów! Nie niszcz moje kryjówki. Nie jest, to są moje marzenia. Gdzie nie jest? Nie jest w kuchni. Dobra, aha, to była pierwsza podpowiedź. Następna no, przy minucie. Okej. Okay. Jeszcze macie do sprawdzenia. Składzik, dach i kibelek. Więc no, chciałbym resztę. Kurde, gdzie jest ten Admiros? Czekaj. On mówi, że mnie widzi. Nawet Adesiak nie może mnie znaleźć. A też się szukam. Ale kryjówka w ogóle. Masz dobrą kryjówkę po prostu. Najlepsza kryjówka ever. Oh fuck, no nie. Idź stąd. Dobra. Ej, deszczu mnie pada. Deszczu, może być w domu. Właśnie, deszczu. Admirosie, widzisz mnie? Dobra, nie. Ale ciebie i tak nie skombinują. Skupcie się na Admirosie. O nie, już się celowałem. No dobra, nie ma go w domku, no. Aha. Nie ma mnie w domku. To już w ogóle, hardkorowo. Tu dużo nam nie zostało do sprawdzenia. O Boże. Admiros, widzisz mnie teraz, czy nie? Widzę cię, tak, teraz cię widzę. Tak? W domku, ale oni też nie cię ma. Widzą, chyba. No właśnie. Nie podoba ale mi się to. Małą puszeczką jesteś. Bo... Żałosne, co nie? Żałosne po prostu. Ale jak można grać co mapy małym obiektem po prostu? No. Cały czas ja to samo. Proszę was, no. No. No, do pasji, no. No nie wiem, gdzie ty jesteś, ziomek, no. Dobra. Popie. Ja go widziałem. Pewnie jest przy drzewie gdzieś, skoro ty go widziałeś. Jasne. No ba. Drzewie to ty może, możesz może tak być w sumie, nie wiadomo. Admirosie, ty jesteś... O, może się skapnąć, nie skapnąć. Admirosie, ty byłeś tam tą skrzyneczką, prawda? Jestem! No, skrzynka obok wody. Ja się zmieniłem też w skrzynkę teraz. O nie. To była bardzo przebiegła kryjówka. No, przebiegle to rozegrał, muszę przyznać. No dobra, zobaczymy to tak. To co, ostatnia runda, czy jeszcze przed ostatnią? Nie wiem. To ostatnia. No nie wiem, nie wiem. Może ostatnia. No dobra, myślę, że czas najwyższy zrobić ostatnią, ostateczną rundkę. Czas najwyższy podokopać troszeczkę komuś. Zobaczymy, czy Plagueus i Paweł... Nie, no Paweł! No to nam dokopaliście, nie? No, co? Tak. Zmień się w coś. Zrobić? No kurde. No, zmień się w coś, masz arbuza. No nie mogę. Arbuza, no klikaj ja go. Nie mogę. Na E. No ale nie zablokowaliśmy się. Poczekaj, Paweł, nie działa. Paweł na mnie wszedł, jestem zablokowany. No, o, proszę uciekać. Czekaj, ruszam się teraz. Mogę się ruszać? Uciekać. Sio. No idź. Czekaj, to czekaj, no, chwilę. No, no. No już, sio. Tak, 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 skrzeniona runda. No, szybciutko, proszę. Tak zepsuta. Wielki smutek, wielki żal. Proszę, Adesiak, daj mu fory, niech chłopie chłopie. Daj mu fory. Niech, no, niech pływa sobie z rybami. Się i policzmy do pięciu. Raz, raz. Nie, dajcie jej fory, nie pływają, bo widzi, że mają problem. A tymczasem chodźmy, gotujemy obiad. Obiadek? Dobrze, jest tam. Cześć. Pochowaj się, bo my obiad chcemy robić. A ja chciałem być obiadem właśnie. No to chodź. Dobra, nie strzelaj, no obiad robimy przecież. Ale ty jedzenie próbują polować, bo nie z puszką. Poluj jedzenie. Może zostaw te jedzenie w spokoju. Ej, patrzcie, a może ten, może przy nowym stole zasiądziemy? No, nowy stół tu. O, dobra, Paweł, ustaw się. Brawo. Siedzimy przy nowym stole. Paweł, ustaw się, kurde. Ustaw się, Paweł. No, drop mi miejsce, no, gruba no, no, się. Ustaw się, no. Jest. Ustaw się. No nie wiesz, stole, o. Co ty zrobiłeś? Stole, ty latasz. Stołem teraz. Dobra, proszę teraz no, proszę, ten. Proszę, proszę się nie ruszać. Bo ja. No nie, ty mam krzeseł w sobie. To mnie tu przesuwa. Proszę się nie ruszać, no kurde. Ja się nie ruszam, on sam lata. Patrz, mam w sobie krzesło. No mi lata. Ale ja mówię o Pawle, Paweł się rusza. Nie ruszam się. Jak mam zrobić wieczerze, jakby sobie latał? Właśnie. Wow, latający, wyglejny stół. Wow, ale glitch, ale no glitch, stój, no. Ale glitch. Albo nie, jeszcze na następnym razem my się jeszcze schowamy, bo mam świetną kryjówkę, ale wszyscy za mną, dobra? Będzie super. Ale wszyscy za mną. Panowie, ja tutaj... No, co ten stół robi? Ej, dobra, koniec śmieszkowanie. Skończyło się śmieszkowanie. Uciekam, nie znajdziecie stołu. Stół odleciał, łapać go. Latający stół. Skoś go. Stół. Ej, tego stół. No, no nie. Dobrze. Dobra. To ten stół. Mam jeszcze jedną kryjówkę świetną, to, ale wszyscy za mną. Proszę, proszę nic nie robić, tylko od razu chodź za mną. Tak. Dobry pomysł. Chodźcie, wszyscy za mną. Chodźcie. Zobaczycie i się stracie ze szczęścia. Tu. Dobra, ja się boję. Nie zróbcie bałaganu tam, nie? Nie zróbcie bałaganu. Dobra, weź kłócni, weź skocz na, wskocz na to, wskocz na to. No ja się nie mogę. To wskocz na tego, co jest obok ciebie. O. Kucnij, ty obok niego. Kucam. Za słabo kucnęłeś. 10 sekund.
Kurde, no niewiarygodne, dobra. Niewiarygodne. O. No. Dobra, i proszę się nie wystawaj ten. O, tak. Chyba jest okej, okay, nie? Wystawię łebka. Dobra, ale się schowaliśmy. Ale się schowaliśmy, o. Co nie? Ej, Admiros, jak okay. Się znajdą nas, czy nie? To będzie coś głupiego. Nie, w ogóle was nie widać przez dziurę w drzwiach, nie? Nie znajdą w ogóle. Cicho! Gdzie oni mogą być? Ej, jakie zasowate oczy tam widzę. Paś. Nie oddychajcie! O, ile krwi! Ile krwi przez dziurę się pojawiło. Dobra, to był tylko taki losowy strzał przez przypadek strzeli w tą stronę. Nie ruszajcie się. Na pewno nas nie znajdą. No nie wierzę, co to miało być! Zabiłem kogoś przez drzwi. Ej, to było żenujące, szczerze mówiąc. Dokładnie. No, a co, drzwi nie można otworzyć już? W tych czasach? Wiesz tu. Zostawcie nas w spokoju. Zostawcie nas. A gdzie jest trzeci? A, wy jesteście tak w sobie. A, ona ci ruszy się. Co pan ma na twarzy? To jest ma na twarzy coś, patrz. Panie, proszę iść stąd. Nie widzisz, że jesteśmy zajęci troszeczkę? Ja też się zmieszczę. Szkoda, że nic nie widać. Zmieścisz no się. Dobra, jasne. No szkoda, że zabiliście Admirosa, naszego brata. Właśnie. Ja nie widziałem, że on tak szybko zginie, no. No. Żałosny. O, jak jestem. Tak żałosny. Patrz, gdzie jestem. Gdzie ty jesteś? Jestem na spustce na górze. Dobra, no, dobra opcja. Ktoś idzie no. Srać, a ty tak... Niespodzianka! Jem! Jem głowę, nie? My tu jesteśmy, dobra. Nie? Dobra, i myślę, że w tym wesołym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak. Elo, elo. Elo, elo. Trzymajcie się. Elo, elo.